To był rok dużych wyzwań i dużych radości. Otworzyliśmy nowe centrum inżynieryjno-aplikacyjne we Wrocławiu, które to było wyzwaniem i proces inwestycyjny i osiągnięcie tego kroku właśnie z dodawania wartości do produktów, myśli inżynierskiej, aplikacyjnej. No i duża radość z tego, że mamy już to miejsce stworzone i teraz kolejne wyzwanie, żeby pracować nad rozwojem. To był plan nawet trochę wcześniejszy, żeby otworzyć to centrum. W tym roku już się możemy cieszyć tym miejscem i cieszymy się, że klienci też to już zauważają i przemysł zgłasza się po rozwiązania, po rozmowy na temat nowych systemów, nowych rozwiązań wspomagających produkcję. Liczymy, że jest to kolejny rok wzrostu i do tego dążymy. Chyba nie ma firmy, która nie patrzyłaby w tej chwili z jakimś optymizmem, zwłaszcza po tych dwóch dniach na konferencji, kiedy słyszeliśmy dużo dobrych informacji na temat tego, co się dzieje, inwestycji, projektów. Wszystkiego nie możemy zrobić ciągle jeszcze wirtualnie i ten kontakt osobisty jest bardzo istotny, rozmowy i to są inspiracje. To jest drugi obszar, który jest szalenie istotny, to żeby spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy, z perspektywy osób, które prezentują tutaj rozwiązania, dzielą się informacjami i doświadczeniami. I to pozwala się rozwijać tak jako osobą i organizacją, firmą. Dziękuję bardzo za to, że jesteście i że robicie taką konferencję i tego typu spotkania sprzyjające integracji i rozwojowi branży, w której działamy.